Wojto PKP, witam w 22 odcinku serii Kolejowe Pojedynki. Dziś jestem na przystanku osobowym Szczajkowice. Jest godzina 10:50. Poczekam standardowo 30 minut i zobaczymy, co się uda złapać w kadr. No tutaj super by było, jakby w ogóle coś wpadło. Także czekamy. Tu mamy przejazd. Aktualnie minęło pierwsze 10 minut. I jak na razie nic się nie pojawiło. Ja zmieniłem miejscówkę na drugi peron. Tutaj w tle widoczna autostrada A1. Tu trwają jakieś roboty. Fajny teren, miejscówka ciekawa, tylko jakby się coś pojawiło. No i się udało, od strony Rybnika jedzie skład. PC2, czyli jazda po torze przeciwnym do zasadniczego. ET41-102 PKP Cargo z węglarkami w stronę Żor. Czyli jednak widać, że jeden tor jest wyłączony z użytkowania chwilowo. Tym bardziej fajnie, że coś się udało złapać już. No i elegancko, drugi towar od strony Rybnika. To akurat nie towar, tylko luzak. Ale fajny czapaj. ET42-030 PKP Cargo w stronę Żor.
Jak widać, 11:30, 11:20, czyli równe 30 minut dobiegło końca. Także tym razem złapały się dwa składy, a ja przenoszę się na drugą miejscówkę. Ja już jestem na drugiej miejscówce. Jak widać, jest nią stacja Trzebinia. Jest godzina 13:45. Czekam standardowo 30 minut i zobaczymy, co się uda złapać w kadr. I tu przy okazji, jak widać, ładnie perony po remoncie, gdzie niegdzie jeszcze remont trwa. Ładny budynek stacyjny. No tutaj już coś jedzie nam. EU07144 na czele składu. No to fajnie, że towar wpadł na początku. To już coś jest. Pociąg sieciowy PKP Energetyka. Lokomotywa SM42 na czele. SM42 1322 PKP Cargo.
A na popychu Gagarin, PKP Cargo, ST44 1250. Okej, 30 minut dobiegło końca, także ja przenoszę się na trzecią miejscówkę. Dziś trzecią miejscówką odcinka jest przystanek osobowy Łaziska Górne Brada. Jednostka 22 WED 004 LF2 Kolei Śląskich relacji Racibórz-Katowice. Załapał się jako pierwszy. A jest godzina 12:05. Czekam standardowo 30 minut i zobaczymy, co się uda złapać w Łaziskach Górnych Brada. Przystanek bardzo ładnie zmodernizowany. Tutaj był budynek dworca kiedyś. Teraz są kontenery. Zjazdy ładnie. Na wprost mamy kierunek Rybnik, w tą stronę kierunek Katowice. Także czekamy. W tle widoczne zielone światło, więc zaraz pojawi się Intercity Batory. EP09027
z Intercity Batory. Tak się prezentuje peron. Ławeczki, wiata. No, peron ładnie zrobiony. Tutaj fajnie nawet boisko mają. Jak widać 30 minut do biegu końca, a że jest to trzecia miejscówka odcinka. Także ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki kolejowych pojedynków. Ale od razu takie info, o, kolejny odcinek będzie później, na okres zimowy wstrzymuję publikację nowych odcinków kolejowych pojedynków, także na kolejny odcinek zapraszam, może w marcu, może w kwietniu, no zobaczymy jak to się uda poskładać wszystko. Także cześć, na razie.